Kostium. Kostium? Jak to się mówi? Kombinezon. Kombinę. Więc drodzy Państwo, wszyscy się śmieją, bo nie inaczej. Więc kombinezon Prestona, który zakupiłem, była dobra okazja. Dlatego na forum pisałem, czy wejdę w Emkę. I jak zobaczcie sami na zdjęciach, wlazłem, weszłem, się zmieściłem. No jestem z tego zakupu zadowolony, z tego względu, że 300 zł ponad zaoszczędziłem i nie było możliwości zamówić dwóch, przymierzyć większego, mniejszego, jednego odesłać, z tego względu, że została tylko MK i zaryzykowałem, opłaciło się, a cena była bardzo dobra i darmowa dostawa z Holandii. Więc tak wyglądam w MC. Jest idealna, idealna. Oraz drugi kombinezon z Prestona, tutaj zimowy XL Celsius. Oczywiście, jak widzicie, zimowy. Tutaj akurat nie ma problemu. Zobaczcie sami to na zdjęciach, jak wygląda. Tu jest XL-ka. To luźny, idealny na zimową porę. Termiczny, ciepły, bardzo kombinezon. I tak to wygląda, jak widzicie na zdjęciach. Więc obydwa kombinezony, a to Celsius oraz drugi przeciwdeszczowy MK, z którego jestem zadowolony. Więc zapraszam wszystkich teraz na dalszą część filmu. Tutaj teraz trochę o przynętach i atraktorach, dipach do niego. Więc zapraszam serdecznie na dalszą część filmu. Jak widzicie sami, trochę peletu ósemki, dwójki, czwóreczka oraz 6 mm. Oczywiście jedną mam paczkę expander, szóstka, no i tak kipelet. Oraz drodzy Państwo, zanęta Sweat Tiger, orzech słodki. Do tego kulasę z dynamita 15. Atraktor Tiger. Do tego kulasy tu akurat są z dynamita 15 Tiger. 20 już wcześniej miałem, łowiłem na nie, więc zakupiłem resztę towaru, bo dobrze mi się łowiło na 20 i chciałem mieć po bapy 15 mniejsze oraz tonące zanętówki oraz zanętę. Mamy tutaj dalej kompleks T18, kulasy z dynamita. Kompleks T15, te z dynamita, hotfish, tak mówię, do tego atraktor, no i kulasy gdzieś tam w domu mam, Robin Red, kulasy 15, duża paczka, kilo 800, też 15 Robin Red. 20 Robin Redy z dynamita, białe czekolada 20 i oraz Tiger 20 zanęta 15 oraz, i tak to mniej więcej wygląda, czyli ze stajni praktycznie wszystko z dynamit bites. Kulasy na wodę oczywiście z towarzyszenia,
nocne wędkowanie, urlop jakiś pod namiotami, więc tego będę używał. Na słodko czekolada oraz słodki orzech i oraz śmierdziele Robin Red i kompleks T i rybne piętnastki, zalewy i tak to mniej więcej wygląda. Symulator apetytu i to co najczęściej używam, czyli Nimo Blade 365, tak nazwa wskazuje, dni w roku na każdą porę i tego ostatnio używam, więc zobaczcie sami, symulator apetytu, coraz ciężej go kupić, oraz nowy na słodko, no i te, które używam w większości, więc najwięcej zakupiłem, tak aby mieć w zapasie. 8 paczek Match Method Mix Dark ciemnej, 2, 3, 4, jak widzicie 5 i 3 jasne, czyli 8 razy 2, 16 kilo tego dobrego towaru. Więc trochę towaru, peletu wpakowanego po 700 gramów. Jak widzicie, przeważnie wszystko śmierdziele na Robin Redzie, tuńczyk i tak to mniej więcej wygląda, czyli drobny pelet właściwy do torebek PVA lub pod metodę. Do tego mamy RS1, jak widzicie, pasta, kulki pop-upy, 20, fluo, mniejsze 10 oraz dip, aby to zadipować, kulasy 14 i tak to mniej więcej wygląda, czyli kulki tutaj zielone gel marline, oczywiście 20 większe, do tego dip, kulki utwardzone 24 mm oraz pasta. Tutaj na słodko coś wziąłem z nowości, pelet z łopatką oraz 20 oraz 14 i utwardzone 20 hakowe oraz do tego dip, no i reszta do tych co już posiadam, czyli już sprawdzone 2 demony, tuńczyki, 2 SK30 Omega Fish Red Live i tak to mniej więcej wygląda. Oprócz tego kulki kompleks T fluo 20, fluo surce 20, tutaj są 15 i 10 z dynamita. Z dynamita także Robin Red 15. To są dumbbellsy. Tu jest Demon Hot Demon. Pop-upy.
czternastki i jeszcze tutaj dziesiątki z dynamita, pasta z dynamita SK30 kulki, to są mniejsze dziesiątki, tu są fluo większe do bałwanka dwudziestki oraz zwykły kolor naturalny pop-upy czternastki SK30, tuńczyk zwykły pop-up czternastka, fluo tuńczyk dwudziestka SK30, pasta ocean tuna tuńczyk pop-upy dwudziestki i tutaj też fluo z dynamita dwudziestki białe i oraz utwardzone kulasy dwudziestki, 24 demony, 24 fish spice dwudziestki, 20 demon hot demon SK30 utwardzona dwudziestka, 24 SK30 i tuńczyk, wszystko utwardzone kulasy, tak aby raki nie oszamały i tak to mniej więcej wygląda. To są nowe przynęty, które będę używał w kolejnych sezonach. Oczywiście kulasy, pop-upy. Mniej więcej tak to wygląda. Przynęta balansująca. Tak wygląda. Już spróbowałem, zobaczyłem co i jak. Deep KMG Melasa z karmelem, Dark z Ringersa, pikantna kiełbasa i oraz przynęty. Tak to mniej więcej wygląda. Pasta, pelet. Można sobie zrobić pastę. Oraz edycja limitowana. Tak. 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 Oraz tak, zobaczcie sami, jak to wygląda na zdjęciu. Zapach niesamowity. I tak wyglądają większe piętnastki oraz te różowe z dwóch edycji. Jedne trochę ciemniejsze niż drugie. Tak samo kolor biały. Zobaczcie, dwa różne kolory. Te są jaśniejsze, a te trochę ciemniejsze. Tak już były zrobione, czyli wersja limitowana i te wyprane. Jak widzicie sami, idealne. Oraz pinaple dwunastki. Tak wyglądają te kulasy. Do tego dipy. Zobaczcie na zdjęciach sami. Znasza brakujące kolory, zapachy. Już mam całą serię. Idealne są snużom. Można koloryzować kulkę, czyli na przykład jak popka białego będziemy chcieli dać, to zanurzamy go na chwilę w kolorze z tego dipu i akurat barwi nam się
i przesiąka tym akurat zapachem, czyli jak chcę wziąć truskawkę, to będzie kolor czerwony, białego popka lub pomarańczowy o zapachu danym, co damy, i nam będzie wabiło rybkę. Można mieszać z różnymi kulasami te dipy, które snużą. Oraz tutaj dwa nowe smaki, zapachy z Ringersa, klasyk z Drenana i oraz bardzo dobre dipy, które akurat zakupiłem do tych kulek. Do tych kulek typowo, jak widzicie, po to akurat testem, tak aby podkreślić w razie co zapach i tak jest intensywny, no ale typowo pod to, czyli pinaple oraz pinaple, typowo pod te kulasy, oraz tutaj pod klasyka to będę używał Sensasa, dwa niebieskie pod drapieżnika, sandacz, okoń, szczupak. Na reszta typowo, tak aby koszyczek, robak, pod leszcza, płoć. No i te do podkreślenia tych przynęt, czyli takie. Zobaczcie to pomału na zdjęciach. Tak to mniej więcej tu wygląda. Czyli ostatnie kulasy oraz dipy. Tak to, drodzy Państwo, mniej więcej wygląda. Bardzo dobrze mi się sprawdzają smaki kulek. Zobaczcie sami, czyli wszystkie kulasy i do tego atraktor musi być, czyli pod każde kulki musi być atraktor, tak aby było w porządku. Czyli tak to mniej więcej wygląda. Dipy oraz do tego kulki. Zobaczcie spokojnie na zdjęciach. I oto to wszystko, co mniej więcej zakupiłem, drodzy Państwo. I drodzy Państwo, tak to leciało, jak pokazałem na filmie, więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. No i niedługo wypad nad wodę. Więc takie moje wędkarskie zakupy 2022, końcówka, czarny piątek. Wykorzystałem okazję. Przeważnie kupywałem, gdzie darmowa wysyłka była, 25-30% miałem na cenie, niektóre shopi, więc cena była bardzo dobra, z kuponami o połowę praktycznie. No i do tego jeszcze powiem, że dwa worki, tu jest dwójka, 25 kilo peletu Aqua Alert Master, tak widzicie już dwójki, oraz jedenastka do nęcenia oraz dwójeczka, 25 kilo jedenastki i oraz 25 kilo dwójeczki. No i to wszystko. Więc tak to leciało, jak pokazałem. Wszystko w pudłach, więc muszę to powynosić do wiader, do piwnicy, tak aby robactwo, szkodniki się do tego nie zabrały. I tak to wyglądają te moje zakupy. Więc jeszcze raz dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. I do następnego. Siema, pysa. Cześć. No ale pokazuję, że takie mniej więcej coś też
z nowości zakupiłem jakiś czas temu i osobny film o tym zrobię.